Docieramy do Lillehammer, miasta leżącego nad jeziorem Miosa, gdzie w 1994 roku odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie. Na olimpijskiej skoczni regularnie odbywają się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mamy niepowtarzalną okazję zejścia schodami wzdłuż rozbiegu, a potem ze skoku skoczni. Znicz olimpijski. Kościół słupowy w Ringebu. Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z 1270 roku. Jedziemy doliną Drivdalen w kierunku Trondheim. Robotek reniferowy. Wejście do ratusza w Trondheim. Statua Olafa Trygvassona, założyciela miasta w 996 roku. Kamienny kościół pod wezwaniem Nasza Pani. Starówkę zwaną Baklandet tworzą stojące na palach nad rzeką Nidelva drewniane domy i magazyny kupieckie z XVII i XVIII wieku. Most Starego Miasta zbudowany w 1685 roku. Gotycka katedra Nidaros. Prace budowlane rozpoczęto około 1070 roku, a od 1152 roku świątynia stała się katedrą, chociaż prace zakończono dopiero około 1300 roku. W katedrze jest pochowany król Olaf II, który wprowadził w Norwegii chrześcijaństwo. Od 1814 roku tutaj koronowano wszystkich monarchów Norwegii.